Także jesteśmy na kanale Wisiolandia Plus. Zapraszam. Moje kroki mocno trzymały się tych ścieżek. Nie zachwiały się moje stopy. Radio Konchita. 18.15 o Puszczy Białowieskiej, co mniej więcej porozmawiamy. Zapraszam. Gracias.
No, tak naprawdę to trochę jest też tak, że przecież za tą telegrafię trzeba zapłacić, bo nikt nas nie zderzy ten typu śmieci. Więc mamy tak naprawdę wybór, albo będziemy to robić, co niekoniecznie jest dobre. I oczywiście można to zrealizować lepiej, wyraźniej, jak to nasz śmietnik może też się poprawić. No, bo ten wybór to mamy tak przygotowane życie zdrową, z przyjemnym otoczeniem, że tak naprawdę za 20 lat skończy ten typu śmieci. No, tak, tak to wygląda. Panie Marcinie, czy bardziej jest pan ekologiem, bardziej architektem, bardziej wizjonerem? Zostałem przy swoim fachu, czyli krytyce architektury. To mi chyba póki co najlepiej wychodzi, czyli krytykowanie architektów za ich rozwiązania. A tak serio, tak najbardziej. Wydaje mi się, że przy tym projekcie świadomość ekologiczna strasznie wzrasta. Ten projekt był poprzedzony 8-miesięcznym researchem z grupą 5 innych osób. Więc jakby po takim dużym projekcie te rozwiązania same do nas przychodzą i widząc, jakie mamy zaniedbania, sprostać. Naszą taką, wydaje mi się, moją ogromną odpowiedzialnością, aby się tym projektem dzielić i szerzyć świadomość, w jaki sposób my możemy redukować nasze odpady na naszej planecie. Pan Michał powiedział, że będzie budował taki dom. To jest jego marzenie właśnie z takich odpadków. A pan? Ja myślę, że to radość, że nareszcie
1 sierpnia nastąpił pierwszy dzień, kiedy te wnioski można składać. Podobnie jak w roku pierwszym, jest na to okres 3 miesięcy i w tym okresie 3 miesięcy, jeżeli będzie wtedy to złożone, nie będzie żadnych problemów, jeżeli chodzi o wypłatę, wtedy będzie cała należna kwota wypłacona. Dlatego istotną rzeczą jest to, żeby przypomnieć, że te wnioski muszą być powtórnie złożone. Nie ma takiej zasady, że jest prolongata i jak ktoś złożył raz, to przychodzi następny okres. Od 1 kwietnia ubiegłego roku do dzisiaj do rodziny z województwa mazowieckiego trafiło ponad 4 miliardy złotych, mówi Joetta Kucharska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponad 98% środków trafiło do naszych rodzin w formie pieniężnej, jedynie 0,2% są finansowane w formie rzeczowej. Program Rodzina 500+ przewiduje, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze dziecko. Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Chodzi o tych, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na przykład we frankach szwajcarskich. Jak czytamy na stronie Sejmu, projekt dotyczy zmiany mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które z powodu obiektywnych okoliczności są w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego, która jest znacznym obciążeniem dla ich budżetów. Projekt, jak czytamy w opisie, dotyczy wprowadzenia nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody. W Warszawie oddano hołd powstańcom batalionu IMO. Uroczystość odbyła się na ulicy Marszałkowskiej, przy kamienicy, w której mieściło się dowództwo oddziału. Podczas powstania warszawskiego batalion pod dowództwem majora Jerzego Antoszewicza, pseudonim IMO, walczył w podobwodzie Śródmieście Południowe. Sanitariuszka batalionu Maria Jeziorska, pseudonim Jola, mówiła, że przyszła na uroczystość, by wspomnieć poległych. Jestem rok roczny tutaj. Mój brat zginął, więc poza tym, że wszyscy znajomi ginęli, to jeszcze mam osobisty ból w sercu. Natomiast mój dowódca to była brama, Marszałkowska 74. No i on wyszedł na zmianę warty. Trochę za daleko wyszedł. Z przeciwka snajper strzelił, dostał kulę w gardło. No i niestety zmarł. Porucznik Lech. Sanitariuszka Wanda Grodzka, pseudonim Barbara, mówiła, że uroczystość upamiętniająca jej kolegów z oddziału wypełniają emocjami. Przeżywam wszystko bardzo. Wspomnienia są wspaniałe, dlatego że się było młodym wtedy. Także nie żałuję, mimo głodu, mimo biedy, mimo że wody nie było, że było bardzo ciężko, ale nie żałuję, że przeżyłam to wszystko. To odniósł ostrzał bardzo duży. Szłam przede mną mężczyzna, parę kroków przeszłam w świecie. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku. W walkach z Niemcami poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Zginęło też około 140 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. W informacjach dnia za granicą prezydent Białorusi polecił gospodarstwom rolnym zakończyć koszenie zbóż do 20 sierpnia. Na naradzie poświęconej żniwom Aleksander Łukaszenka mówił, że z powodu złej pogody prace w rolnictwie są już spóźnione o 8-10 dni. Prezydent ostrzegł gospodarstwa rolne, aby nie dopuściły do strat podczas żniw. Podkreślił, że władze zrobiły wszystko, co mogły dla rolnictwa. Tymczasem mam informację, że w szeregu regionów źle przygotowano się do zbiorów. Stoją zepsute kombajny, a maszyn do suszenia zboża nie zdążono wyremontować zimą i wiosną. Białoruski przywódca zapowiedział surowe kontrolowanie prac rolników przez organy porządkowe. Białoruś odziedziczyła w spadku po Związku Radzieckim duże gospodarstwa rolne, mające po kilka tysięcy hektarów ziemi. Dzięki dużym inwestycjom w rolnictwo stało się ono ważnym źródłem dochodów państwowych. Białorusini masowo sprzedają swoją żywność do Rosji oraz coraz częściej do Chin. Dla przykładu w 2015 roku Białoruś eksportowała więcej masła niż Stany Zjednoczone czy Australia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz opowiemy o przekazaniu archiwum profesora Jerzego Świderskiego do archiwum akt nowych w Pałacu Staszyca. Jest z nami Olga Bobienko. Witamy, dzień dobry. Witam serdecznie. To dziś w południe się stało.
zacznijmy od tego, kim był profesor Jerzy Świderski, pseudonim Lubicz. Był on znanym kardiologiem i autorem wielu publikacji o tematyce powstańczej i harcerskiej, co wiązało się z tym, że w okresie okupacji należał do warszawskiej drużyny harcerzy imienia Tadeusza Rejtana. Walczył również z okupantem w szeregach Małego Sabotażu, a w powstaniu był w batalionie Gustaw i miał wtedy 14 lat. Podczas tych walk był trzykrotnie ranny i kontuzjowany, a już po wojnie nadal działał w harcerstwie w drużynie przy gimnazjum imienia Stefana Batorego. Był również członkiem chóru harcerskiego. W 1945 został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i swój wyrok 3 lat więzienia odbywał w więzieniu mokotowskim. W trakcie uroczystości profesor Jerzy Majchowski, przyjaciel Jerzego Świderskiego, przytoczył tekst ulotki przygotowanej przez bohatera tego spotkania, która oddaje walecznego ducha tej postaci. Oddaje jego zainteresowanie, jego ducha działalności. Cytat z jego ulotki, którą napisał w 1945 roku już w maju, wspólnie z ojcem lekarza. Ulotka była rozprowadzana nielegalnie, oczywiście wśród harcerstwa. Powinniśmy służyć wolnej ojczyźnie jak najlepiej, a charakter tej służby musi odpowiadać aktualnym potrzebom. Gdy wróg nas napadł, trzeba było z nim walczyć. Teraz trzeba Polskę odbudować. Trzeba się wziąć do ciężkiej pracy, przestać działać w cudzysłowie i zacząć pracować. Każdą pracę trzeba zacząć od siebie i następnie w szkole, w gromadzie rówieśników przygotowujemy się do służby obywatelskiej. Szkoła ma rozbudzić w nas pragnienie wiedzy i doskonalenia. Nie można tracić sił, energii, a zwłaszcza życia na spore i walki między Polakami. Walczyć trzeba, ale tylko z wrogami. Ludzie innych przekonań, zapatrych krań, mogą być takimi samymi patriotami jak sam. Tyle, że chcą Polskę urządzić w ich mniemaniu najlepiej. Jak mówił Jerzy Majchowski, ta ulotka to idealne odzwierciedlenie tego, że Jerzy Świderski przepracował całe swoje życie w tym duchu patriotyzmu i z myślą o ojczyźnie. Profesor Majchowski dodał, że archiwa, które przekazała żona zmarłego w styczniu tego roku Jerzego Świderskiego, Barbara Lewitu-Świderska, są tego najlepszym przykładem. Dodam, że na ręce przedstawicieli Narodowego Zasobu Archiwalnego Barbara Lewitu przekazała ponad 4,5 metra dokumentów, m.in. z okresu walk powstańczych. Wśród materiałów są i znaczki harcerskiej poczty polowej, listy, szkice, rysunki i fotografie. A więcej o zbiorach mówił w trakcie uroczystości wicedyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. Będzie to jedna z bardziej cennych dziedzictw archiwalnych, jaka znajduje się w zbiorach Archiwum Akt Nowych, ponieważ jest to z jednej strony typowe archiwum rodzinne, obejmujące ten nasz tragiczny XX wiek, pokazujące te bardzo dramatyczne wydarzenia w naszej historii, a z drugiej strony pod kątem wartości tych zbiorów jest to bardzo cenne archiwum historyczne. Pod względem poznawczym powstania warszawskiego najcenniejszą częścią tego archiwum jest 10 kart poczty, powstańczej poczty polowej, znaczków poczty polowej. Jest to zbiór zebrany przez lata przez pana profesora Świderskiego. Mamy także listy prywatne z okresu powstania warszawskiego. Bardzo dobrą kolekcję pani Barbara Lewito-Świderska przekazała nam fotografii zarówno tych rodzinnych, osobistych, jak i szereg zdjęć powstańczych. Oczywiście szereg różnego rodzaju dokumentów związanych z powstaniem warszawskim. Mamy też różnego rodzaju notatki, zapiski dotyczące samego powstania. Też dzienniki powstańcze oddziału specjalnego Juliusz, ale także bardzo ciekawy zbiór oryginalnych rysunków z okresu powstania Jerzego Świderskiego. Oczywiście jest to ręka młodego chłopca, dobrze zapowiadającego się w kierunku plastycznym, aczkolwiek pan profesor, jak wiemy wszyscy, wybrał jednak medycynę. Czy dziennikarze mogli obejrzeć goście? Mogli obejrzeć te 4,5 metra dokumentów? Dokładnie, mogliśmy. Ja przeglądałam je i naprawdę robią ogromne wrażenie. Moją uwagę szczególnie zwróciły te fotografie rodzinne, o których wspominał Mariusz Olczak, ale też te fotografie, które przedstawiały taką normalną codzienność, o ile można to tak nazwać, tego życia żołnierskiego na froncie. Można tam było zobaczyć i będzie można zobaczyć żołnierzy w okopach, defilady, manewry, a także zdjęcia, które pokazywały obozową codzienność, czyli żołnierzy w okresie takiego odpoczynku.
jeżeli się wie, że to są te z tego 1944 roku, które no, nie mamy tej możliwości, żeby oglądać na co dzień. Ale teraz wszyscy będą mogli te zbiory, to archiwum obejrzeć, prawda? Jak najbardziej. Jest w zasobach archiwum Artynowych. No to będzie kolejna pewnie. Miejmy taką nadzieję, na pewno pracownicy archiwum się ucieszą. Bardzo dziękujemy za te relacje, za tę opowieść. Przypomnijmy, dziś przekazano archiwum profesora Jerzego Świderskiego do archiwum akt nowych w Pałacu Staszyca. A o tym wszystkim opowiadała nam Olga Bogienko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zniszczyć tę fabrykę śmierci. To nie jest proste.
zaczęli uciekać w stronę portalu. I jak znaleźli się tam, to ci pierwsi, co przeszli penetrata, padli na zasięgi i zostali skoszeni przez kanadę naszej. I po tych trupach ja i moi koledzy przeskoczyliśmy i tam od razu był las i lecieliśmy. Ten cały punkt może był 20 do 30. Dostałem kulę w nogę i dalej biegłem, chociaż miałem pełną krwi. W lesie i aż oszalałem, czasem czy gdzieś biegło spalone. I tak biegło noc, to jest, lecieliśmy do toru kolejowych. Sierce Małpinia, potem szosa, taka Olszynka i nagle przed nami budynki wsi. Jedna grupa powiedziała po prawej na prawo, druga po na lewo. Ja przeszedłem pieś. Zostałem się sam. Zacząłem krążyć. I tak krążąc doszedłem do góry. Doszedłem do ludzi tam. Pomogli mi. Tak. Wskazówki, które mam iść. Dali mi jodydę do nogi. Pokazali, gdzie mogę pomóc się stać. To byli ludzie, którzy pracowali tylko na przewożeniu nielegalnych ludzi przez ruch. Z naszej grupy zostało 67 śniąców. Niestety normalne rzeczy upadły wszyscy. Ja się zostałem jedynym. Całkiem niedawno, bo 20...
od przyszłego roku, to może się to marzenie ziścić. Może pomocą Państwa przystanie kiedyś tutaj w instancją edukacyjną i sprawdzić jego zdarzenia. Kolejna sprawa, myślę, że godna odnotowania, to jest taki projekt badawczy historyczny. On jest prowadzony wspólnie przez Żydowskie Instytuty Historyczne i Fundację Pamięć Szczepinki. On nazywa się Księga Imion. O co w nim chodzi, o tym mówił mi dyrektor Instytutu, profesor Paweł Śpiewak, a uzupełniała Ewa Talerzyńska, przewodnicząca zarządu fundacji. Posłuchajcie. Zginęło tutaj 900 tysięcy ludzi. My nie znamy większości wypadków, nie znamy wszystkich nazwisk. I moja obsesja jest to, żeby jak najwięcej nazwisk i imion odnaleźć tych, którzy zginęli. Zostali pogrzebani w domach zapomnienia i na to się nie możemy zgodzić. Nie były te osoby nigdzie spisywane, nie było nic przewozowych. Nie ma po tych ludziach śladu. Jak to w takim razie robi, skoro tutaj nie było rejestracji miejsca, żeby ci ludzie przyjeżdżali tutaj, trafiali od razu na śmierć, to gdzie szukać ich śladów w tych miejscowościach, z których się ich zabrano? Tak, my szukamy śladów we wspomnieniach, szukamy w relacjach złożonych do czynników z czynników w różne miejsca. Przeszukujemy najostańsze wspomnienia, księgi meldunkowe, książki telefoniczne, no jakby wszystko to nam wpadnie w ręce. Z każdego takiego miejsca staramy się pozyskać imiona osób, o których wiadomo na pewno, bądź przypuszcza się, że zginęły w Trzebinicy. I tworzymy taką bazę danych. Również raz w miesiącu przyjeżdżamy tutaj do Trzebinki z księdzem Romańskim i czytamy imiona tych osób, które zginęły, chcąc w jakiś sposób przewracać pamięć o nich. No, powiem od razu, że to jest robota na lata, tak, albo na pokolenia. No przy takiej liczbie ofiar i takich zupełnie niezidentyfikowanych, gdzie właśnie trzeba szukać śladów po nich, no właściwie po całej Polsce albo po całej Europie, po jakichś lokalnych archiwach w małych miasteczkach, no to wymaga armii ludzi, armii ochotników i potem jakichś zawodowców, którzy to wszystko profesjonalnie ogarną. No więc to no, projekt, no, tak jak tutaj była mowa, no albo na lata, albo na pokolenia. No zrobiono to jest początek. Jeżeli ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy przyjedzie do Zaczynki w najbliższym czasie, to może zobaczyć właśnie taki, taką, nie wiem jak to nazwać, instalacja artystyczna. To jest taka rozwinięta na drzewach wzdłuż drogi z parkingu do pomnika. To jest taka droga, która się ciągnie chyba tak kilometr co najmniej, albo się półtora kilometra. I na drzewach wzdłuż tej drogi wisi taka kilkusetmetrowa biała wstęga, na której są wypisane nazwiska. I tych nazwisk jest 4000 i to są ci ludzie, których już udało się zidentyfikować, że oni tam zginęli. No to swoje robi Żydowski Instytut Historyczny, który też udostępnił muzeum materiały archiwalne do nowej wystawy. Ona też dzisiaj została tam otwarta. No to muzeum w Trzebinicy to jest takie nieduże bardzo, jest tam taka sala wystawowa. Tam są rzeczy w kopalni archeologicznej, bo tak jak tu była mowa, Niemcy zniszczyli to miejsce bardzo dokładnie. No i tutaj pojawiła się właśnie też trochę materiałów takich archiwalnych zasobów Żichu również. Jest jeszcze jedna nowość dotycząca samego muzeum. Na stronie internetowej Muzeum Walki na Szczęścia Stopnika można już znaleźć odpowiedni odnośnik i informację. Dzisiaj też o tym była mowa. Mianowicie do dyspozycji zwiedzających oddano specjalny audioprzewodnik. Tak, to jest w postaci aplikacji, którą sobie można ściągać na smartfona i tym audioprzewodnikiem po tym terenie chodzić. Czemu taki w sumie, może ktoś powiedzieć, że to taki gadżet, ale ten gadżet ma jednak swoją istotną rolę ze względu na specyfikę tego miejsca. Jeszcze raz Ewa Talerzyńska z Fundacji Pamięć Trzebinki. Przewodnik się nazywa Obóz Zagłady Trzebinka 2 w wersji polskiej, a w wersji angielskiej Extermination Camp Trzebinka 2. I mając go już ściągniętego na swój telefon komórkowy, na smartfona, warto przyjechać z tym telefonem tutaj do Trzebinki. I jest to przewodnik, który prowadzi nas po terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Trzebinka przez 15 takich stacji, po kolei opowiadając historię powstania tego obozu, tego co tu się działo przez 13 miesięcy jego trwania, aż do wybuchu buntu i zamknięcia tego obozu pod koniec 1943 roku. A tutaj warto dodać słuchaczom, którzy nigdy tutaj nie byli, że w przeciwieństwie do Auschwitz, czy Majdanka, czy Stutthofu, tutaj się właściwie mało co zachowało z tego obozu. On został kompletnie zniszczony i były starane ślady wycierane, więc no, tutaj trzeba po prostu uruchomić chyba wyobraźnię w terenie. Trzeba się posługiwać tylko wyobraźnią. Na szczęście zachowało się trochę relacji świadków, bo 70 więcej osób przeżyło wojnę, więc składały relacje również po wojnie. W jakiej wersji językowej jest ten przewodnik teraz? I czy będą jeszcze jakieś rozbudowane? W tej chwili przewodnik jest po polsku i po angielsku. Mamy w planach oczywiście dalsze wersje językowe, przede wszystkim hebrajską. Myśleliśmy też o niemieckiej i francuskiej, ale nie mamy na to funduszy, więc zbieramy pieniądze, rozglądamy się za tym, żeby udało się te kolejne wersje językowe przygotować. To jest taki przewodnik, który rozumiem
oburzeniu całego obozu obsiali miejsce Umpinem i posadzili Ukraińca na gospodarstwie. Dodał Dałem, że tutaj nigdy nie było żadnego obozu. Więc to jest trochę odtworzone na podstawie planów rysowanych przez uciekinierów. Te plany nie zawsze są spójne ze sobą. Ale tak, staramy się tą ścieżką opowiedzieć historię obozu i również przez relacje świadków, właśnie poprzez opowieści ludzi, którzy tu byli i doświadczyli tego w swoim życiu osobiście. Czyli na razie taka edukacja przenośna, zanim będzie zbudowane większe muzeum. No tak to można nazwać. Jeszcze nie ściągnąłem tego do siebie, jeszcze nie testowałem. Tutaj autorzy mówią, że to już działa i to jest informacja tam z tej edukacji trochę więcej niż takich szansów, które są rozstawione tam w całym terenie. Bo tam jak się chodzi, to właśnie chodzi się głównie po lesie. No i to jest tylko jakieś właśnie główne takie wzmocnienie zwane w fotografii, które na są ślady po danym kadrze, mogą się pracy w zakolaczy pochodzić, czyli tak zwana K1. No w każdym razie tam naprawdę trzeba się wyobrazić, bo nie mamy tych poradków, krematorii, tak jak tutaj tam. No i myślę, że z tego typu pomoc naprawdę się odwiedzającym przyda. A kiedy pan po raz pierwszy był w Treblince i dowiedział się pan, co tam tak naprawdę się stało? Treblinka to jest chyba w programach szkolnych. No ja powiem, że jestem z wykształcenia historykiem, więc siłą rzeczy nawet tak powiem, dowiedziałem się trochę więcej. Natomiast o Bucie w Treblince dowiedziałem się już pracując właśnie jako dziennikarz, kiedy zaproszono mnie po prostu na jedno z takich przerostnych obchodów. Byłem tam od tamtej pory kilka razy, no i miałem to szczęście, żeby jeszcze właśnie osobiście poznać, zarejestrować wypowiedź Samuela Nirenberga. I od tamtej pory no, wiem, że coś takiego jest, no i tak trochę dziwnie to jest. Staraniom temu, żeby to muzeum było trochę bardziej znane w Polsce. Do niedawna ciężko to było w ogóle się dostać, bo to była taka droga niby wojewódzka, ale to jeszcze dojechało się po betonowych płytach zbudowanych jeszcze przez niego. Ciężkie wyzwanie dla zawieszenia i dla cierpliwości kierowców od sytuacji złożona droga, no i już teraz się nawet dzięki temu zrobił tam trochę większe ruch. Bardzo panu dziękujemy za te relacje i za opowieść. Adam Białczak, Katolickie Radio Podlasie. Reklama. Do zakupów gotowi start! Proszę Państwa, do czytania Słowa Bożego gotowi, proszę Państwa, i start.